Witam Was, 26 luty 2011, sobota, 10 z minutami. Jestem nad jeziorem Krzywym. Zobaczcie, tutaj widać kawałek jeziora Krzywego. A przystań Juwenia. Przepraszam za mój głos, ale jestem lekko podziębiony. No zobaczymy, jak wygląda tutaj otoczenie jeziora Krzywego. Przejedziemy się kawałek może taką dróżką. No jak zwykle sobota, czyli Jacek powinien spędzać czas nad wodą, bądź na wodzie, czyli na lodzie. Pojedziemy, kawałeczek jeszcze, tu mamy drogi kawałek. Dopadła mnie choroba, poniekąd katar to nie choroba, ale jest cholernie upierdliwy. Ten chce mnie chyba przejechać. No i tak. Mamy kolegów, między innymi Maciek Krzyżycha, cała ekipa. I będzie się działo zaraz. Tutaj mamy, zobaczcie, auta przygotowane, ale takich samochodów będzie więcej oczywiście dzisiaj. No i co, jak zwykle, jezioro przed nami, tak? Jezioro przed nami. Zobaczcie, jak chłopaki się napracowali, jaki piękny tor tu jest zrobiony. Oczywiście ludzie na środku jeziora. Trochę zabawy. Tam kolega wędkarz gdzieś siedzi. Oczywiście jesteśmy na jeziorze, jakby ktoś nie wierzył. Trochę mi się śle, jedną ręką kieruję. Tu kolega wędkarz. Dobrze byłoby go nie przyjechać. Prawda? O! Teraz boka zaliczymy. Tor jest dość długi, ale jest bardzo, bardzo fajnie przygotowany. Chłopaki narobili się, 3,5-tonową ciężarówką wjechali na lód, żeby to ładnie odśnieżyć. Co prawda jest to tylko 1,8 tył napęd, ale zabawa przednia. Będzie bączek. Nic, idziemy dalej. Jedziemy, szkoda czasu. Oczywiście jezioro Krzywe, cała panorama tego jeziora. Tu dopiero przyjadą zawodnicy, opony będą mieli okolcowane. Subaru, Mitsubishi i inne wynalazki. No to jedziemy już na łódź.